Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiejszy vlog zaczynam taką poranną pielęgnacją. Ostatnio z moją skórą nie dzieje się najlepiej, więc działam jak tylko mogę. Słuchajcie, dzisiaj przyjechały do nas dziewczynki, czyli Lilu i Nelly. Ale oprócz dziewczynek, zgadnijcie, kto tutaj się również pojawił. Kaziu! Cześć Kaziu! Kazika mogliście już poznać w jednym z filmików Luki. Jest to piesek koleżanki i ona dzisiaj miała chyba jakieś sprawy do załatwienia i przywiozła nam Kazika na cały dzień, także do 20 jest z nami. O, słuchajcie. No, nie wierzę, że aż tak dobrze jest. Hej, Lilu! Widzicie, jak to jest, i tak cały dzień my tutaj walczymy z Luką. Kazik się chce bawić, Lilu nie do końca, i tak to się właśnie kończy. Ona ma 7 lat, Kazik kilka miesięcy. Wszędzie teraz u nas w domu są rozstawione maty, żeby one nie sikały na posadzkę, szczególnie Kazik. Dzień dobry pani, zobaczcie, tutaj mamy trzeciego pieska. I tutaj Kaziu oczywiście się dobija również do Nelci. Kaziu, bo pójdziesz zaraz do karnej łazienki, jak tak będziesz straszyć Lilu. No, proszę o spokój. Zobaczcie, ja myślałam, że on usiadł i się mnie posłuchał tak grzecznie, a on się siusiał. Kazik! Kaziu, bardzo nieładnie, tutaj masz swoją matę, tutaj się siusia. Kazik! Kaziu, tutaj siusiaj. Może wiecie to z Insta Stories, a może nie, Angelika weszła na dietę. Ja dbam o jej jadłospis, ona ćwiczy bardzo mocno i często najcięższą sprawą są słodycze. Po prostu ona uwielbia słodycze, no i ja staram się po prostu coś wymyślać zawsze i dzisiaj robię dla niej nutellę. Taką nutellę zdrową, jeśli nie widzieliście mojego przepisu na moim kanale, to zapraszam na mój kanał. A deserek jest bardzo łatwy, po prostu pół awokado, do tego dwie łyżki erytrytolu bardzo zdrowego i do tego kakao gorzkie. My mułamy to i mamy, powiedzmy, to tak się nazywa, zdrową nutellę. Myślę, że to cię zaspokoi jako po prostu chęć na słodycze. Na pewno. Truskaweczki mamy. I truskaweczki, ale to już opcjonalne. Angelika zawsze musi dodać coś. Tak, ale ja po prostu nie jem w ogóle teraz owoców, bo w owocach też jest cukier i mniej więcej z rana, jak już mam jeść, to chociaż z rana. Owoc z rana jak śmietana. Przepyszne, już gotowe. Myślę, że jeszcze troszeczkę erytrytolu może dodać, no ale zobaczcie, no tak jak mówiłem, awokado, kakao i erytrytol mieszamy i mamy taką nutellę. Wiem, że może to w aparacie wyglądać jak kupa, ale jest dobre. Mi no. Wygląda ładnie. Ale naprawdę jest, znaczy dobre jest, może dosłownie. I co, mogę sobie truskawkę w tym zamoczyć? Musisz. Otworzyli obok nas takie lody, tam gdzie wiesz... Tam gdzie był... Co było? Kołacz. I teraz są lody, gofry i takie McFlary nawet. Mm. Lion, wszystkie. Ja mówię, kurde, bym zjadł, ale nie, trzeba trzymać dietę, bo niedługo do Grecji. Dobra to jest. Bo niedługo do Grecji, dlatego postanowiłem, że kupię awokado i tym się zaspokoję. Nie, naprawdę przepyszne. Dzięki, dzięki. Koniec kary. Jej malucie! Bo... O, znowu ta Lilusia, tak? Co to za dupeczka tam poszła? I za mały jesteś, bówniarzyk jeszcze. To już poważna kobieta tam jest. Z tyłu babcia. A z tyłu babcia? O, babcia też przyszła.
So nice to meet you. Did you dream of me too? Well, fancy that. Byliśmy przed chwileczką w odwiedzinach u mojej mamy i jedziemy teraz oglądać nowe mieszkanie, ponieważ stwierdziliśmy z Luką, że aktualne, w którym mieszkamy, jest za małe i to, które jedziemy oglądać, ma 100 metrów, dwie sypialnie, dwie łazienki, jest naprawdę cudowne. Zobaczymy, jak będzie się prezentować już na żywo. Jest to mieszkanie, słuchajcie, kogoś znanego, ale nie możemy jeszcze zdradzić póki co. Kazik jest z nami, także jedziemy. Mam nadzieję, że to będzie to i zostaniemy już przy tym mieszkaniu. Dzień dobry. Kaziu! Gdzie jest basen? Ale... Gdzie jest basen? Co, w tym budynku? Nie wiem, gdzie dokładnie, bo w nim nie byłam, powiem ci szczerze. Wróciliśmy przed chwileczką do domu, Luka robi obiad, włączymy sobie jakąś komedię i powiem wam, że... Ogólnie to mieszkanie, które dzisiaj oglądaliśmy, kosztuje 7,5 tysiąca. Metraż to chyba było około 100 metrów. I naprawdę było w spoko lokalizacji, ale powiem wam, że na żywo, jak zobaczyliśmy to mieszkanie, to przeraziliśmy się i w życiu nie dalibyśmy nawet 4 tysiące za to mieszkanie. Także niestety tutaj się z tym mieszkaniem nie udało, ale nie poddajemy się, może znajdziemy jeszcze coś fajnego. Mieszkanie było na naprawdę fajnym osiedlu, fajne klatki, wszystko było spoko, ale mieszkanie było robione 10 lat temu. No nie nasze kolory. Różniło się diametralnie od zdjęć, także zostajemy na razie w tym mieszkaniu, w którym jesteśmy teraz. Może coś nam się napatoczy, planujemy jeszcze obejrzeć kilka mieszkań na Powiślu. A jeżeli macie może jakieś fajne mieszkania, właśnie takie 3-4 pokojowe, to dajcie znać. Może akurat będzie w naszym typie. Jak tam było bez Kazika? Odpoczęłaś? Odpoczęłaś? Jak słyszeliście wcześniej od Luki, zaczęłam dietę. No i tak wyglądają mniej więcej moje posiłki, mój mąż o mnie dba i puszczamy w telewizji Duże Dzieci. Zapraszam tutaj. Kochani, zobaczcie, jaką piękną pogodę mamy. Lecę teraz na paznokcie, bo jednak one są już w mega opłakanym stanie, także co? Czekam na Ubera, chyba już nawet przyjechał i lecimy. Did you dream of me too? Well, fancy that. So, what you doing Friday? Sounds like a good day to have some fun. Never really felt like this before. Got me on the back foot begging for more. It feels so right when you touch me. Fills my heart with. Moi drodzy, wyszłam właśnie z paznokci, postawiłam tym razem na taką malinkową czerwień. Mój Uber już przyjechał i lecę do hotelu do moich rodziców spotkać się z naszą księgową, muszę z nią coś omówić. Zjem przy okazji i zobaczymy co dalej. Wszystko już zjedzone. Dzień dobry. Zatem, co na obiad jest? Jakaś sałatka z awokado, to ja wrzucam z awokado. A to się nagrywa cały czas? Tak, nie przeszkadza sobie. Now we're on a fast train. Nothing gets in our way. No stop signs here.
wróciłam już do domu jakieś pół godziny temu, podpisywałam sobie na maile, no i zobaczcie, co przed chwileczką do mnie przyszło. Paczka z Natural Mojo, była ona przeze mnie mega wyczekiwana, ponieważ są w niej świetne rzeczy, także lecimy otwierać paczkę. Na pewno wiecie to już z filmików Luki, że jakiś czas temu wzięłam się za siebie, tym razem już tak naprawdę porządnie, jestem na diecie, ćwiczę, schudłam już 4 kilo, nie będę wam mówić dokładnej wagi, bo jeszcze się wstydzę, ale 4 kilo już mam mniej i właśnie z tego względu postanowiłam, że zamówię sobie białko z Natural Mojo o smaku owoców leśnych. Tutaj mamy 480 gram. Jak myślisz, Luka, na ile mi starczy takie białko? Na bardzo długo. Tak? Jednego szejka zrobić dziennie, będzie super. Jak pięknie pachnie. Także mamy tutaj białko o smaku owoców leśnych. Do tego mam shaker. Shaker już wam pokazywałam chyba w zamówieniu moim z zeszłego roku. On jest o tyle fajny, że możecie mieć albo taki mały shaker, albo tutaj jeszcze sobie dołożyć dwa pojemniki. I w tym pojemniku ja zawsze sobie właśnie, nawet jak idę, nie wiem, na trening, to tutaj mam białko. I tutaj już ten drugi pojemnik mamy podzielony na cztery i tutaj możecie sobie wsypać jakieś tabletki, witaminy, cokolwiek tylko chcecie. Także tutaj możecie albo mieć taki mały ze sobą shaker, albo taki. No i jak na samym początku vloga dzisiejszego wam wspominałam, mam ostatnio naprawdę mega duży problem z cerą. Nie wiem, co się dzieje. Możliwe, że przeszłam na dietę, jem bardzo zdrowo, nie jem już takiego syfu i wszystkie toksyny mi wychodzą i po prostu odbija się to na mojej cerze. Nie wiem, możliwe, że to jest ten powód, możliwe, że jest inny powód. W każdym razie zamówiłam sobie również Skin Beauty, czyli tabletki na poprawę mojej cery. Także tak one się prezentują. No takie zwykłe kapsułki. Mam tutaj ich w opakowaniu 60, także na trochę starczą. Mam nadzieję, że poprawi mi to moją skórę. Jeżeli tak będzie, to oczywiście dam wam znać, ponieważ jeszcze ich nie testowałam, wyglądają uroczo. No i już dwie takie ostatnie rzeczy. Przedostatnią z nich jest pudełko, jest to zestaw. Każdy, kto mnie dobrze zna, wie, że ja uwielbiam herbaty i mogłabym wypić 5 dziennie i słuchajcie, dalej byłoby mi mało. I tutaj w tym zestawie mam filiżankę z zaparzaczem. Tą filiżanką jest naprawdę świetna sprawa, szczególnie dla osób, które lubią pić sypaną herbatę. Zobaczcie, świetnie możemy sobie to sitko wyczyścić. Jest ono duże, oraz herbatę. Jest o aromacie cytryny i owoców leśnych. Zestaw nazywa się, gdybyście szukali go na stronie Beauty Box. Jest on chyba teraz nawet w promocji. A jeżeli się skusicie na coś z tych rzeczy, co ja tutaj mam, lub ogólnie będziecie chcieli zrobić zakupy, to na hasło Andziax dostaniecie minus 25%. Także świetna okazja, ponieważ w zeszłym roku chyba miałam 15%, a teraz jest 25%. Także sama się cieszę z tego powodu, że będziecie mogli zrobić taniej zakupy. No i już ostatnią rzeczą jest również herbata, również 100 gram i tutaj ona się nazywa Happy Tea i na stronie było napisane, że nie tylko ona świetnie smakuje, ale też ma właściwości zdrowotne, także przekonała mnie, aby ją zamówić. Także to by było moje całe zamówienie z Natural Mojo. Tak jak wspomniałam wcześniej, na hasło Andziax dostaniecie minus 25%, także zostawię wam oczywiście link do Natural Mojo w opisie. Zachęcam was do zakupów. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące tych rzeczy, jak mi się one sprawdziły, to piszcie do mnie na Instagramie, oczywiście wam odpiszę. Dzisiaj był naprawdę dzień pełen wrażeń, nie dość, że te psy, mieszkanie, wszystko się tak zwaliło w jeden dzień, ale było naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że również miło spędziliście czas razem ze mną, jak i z Luką i psami. Zostawiajcie łapki w górę i widzimy się już w kolejnym filmiku. Buziaczki!